Premier Kanady w Kijowie. Zapowiedział dostawy broni Justin Trudeau w Kijowie. Zapowiedział dostawy broni. Premier Kanady Justin Trudeau złożył w niedzielę wizytę w Kijowie. Trudeau spotkał się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, odwiedził też podkijowski Irpień, zrujnowany w trakcie rosyjskiej inwazji. Premierowi Kanady towarzyszyły wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland oraz minister spraw zagranicznych Melanie Jolie. Trudeau otworzył zamkniętą w pierwszej połowie lutego 2022 rok ambasadę Kanady w Kijowie. Justin Trudeau zapowiada dostawy broni dla Ukrainy. Kanadyjski premier zapowiedział przekazanie dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym broni lekkiej, amunicji, kamer do dronów, dostępu do zdjęć satelitarnych. Kanada będzie uczestniczyć w finansowaniu działań saperów na terenach, przez które przeszły rosyjskie wojska. Premier Kanady zapowiedział zniesienie wszystkich ceł na import z Ukrainy od przyszłego roku. Dodał, że Kanada przekaże 25 milionów CAT na rzecz programu ubezpieczeństwa żywnościowego, a także finansowanie dla organizacji kobiecych, praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Premier Kanady. Putin odpowiedzialny za zbrodnie wojenne podczas wspólnej z Zełęskim konferencji prasowej trudno powiedział, że jest jasne, że prezydent Władimir Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne, dodał, że Putin przynosi wstyd milionom Rosjan, którzy walczyli z faszyzmem zapowiedział działania skoordynowane z krajami G7 takie jak nowe sankcje wobec Rosji, które mają dotyczyć kolejnych 40 osób, a także wyeliminowanie zależności od rosyjskiej energii i walkę z dezinformacją.